Minęła godzina 18, przed mikrofonem Roch Sieciński. Kłaniam się ze studia S3 Polskiego Radia w Warszawie i serdecznie witam publiczność zgromadzoną tu na miejscu. Dzień dobry Państwu. To, że śpiewać każdy może, o tym wiemy już od dawna, natomiast to, że komety śpiewają, to przyznam Państwu, że sam dowiedziałem się relatywnie niedawno w czasie premiery ostatniej płyty Tria Artura Dutkiewicza, która właśnie zatytułowana jest Comets Sing. I właśnie o niej i o kometach dziś będziemy słuchać muzyki w wykonaniu Tria Artura Dutkiewicza. Swoją drogą ciekawe, jak komety brzmią naprawdę, to znaczy w ich naturalnym środowisku, w locie. Myślę, że to wyzwanie dla tych, którzy zajmują się field recordingiem, dla tych, którzy lubią ekstremalne nagrania terenowe. Tymczasem, od czego jest wyobraźnia artystów? Artur Dutkiewicz z pewnością jest pianistą kreatywnym, kompozytorem, którego wyobraźnia jest ogromna, zresztą nie tylko ta muzyczna, no ale i to nie wystarczy, by stworzyć program inspirowany śpiewem komet, bo potrzeba jeszcze czasu. A z czasem u Artura Dutkiewicza zawsze było krucho. Jego kariera to masa występów i to na całym świecie, bo przecież jest jednym z najbardziej eksportowych polskich pianistów jazzowych. No ale czas sam się znalazł, jak Państwo wiedzą, był marzec roku 2020. W czasie lockdownu muzycy mieli kilka opcji, większość z nich to były bardzo trudne wybory, ale po przeciwległych stronach tej palety wyborów było albo załamanie rąk, albo użycie tych rąk do ćwiczenia na instrumencie. No i rzeczywiście Artur Dutkiewicz wybrał to drugie, zamknął się w ćwiczeniówce z fortepianem, wziął ze sobą na szczęście papier nutowy. No i tak powstały inspirowane śpiewem komet kompozycje, w tym ta tytułowa, od której wzięła się nazwa płyty. Repertuar z tej płyty dziś w wersjach koncertowych właśnie w studiu S3 w Radiowej Dwójce. Wykona go oczywiście trio Artura Dutkiewicza, ale będzie dziś z nami także gość specjalny, Piotr Malec. A specjalność naszego gościa specjalnego to gra na tabli. I przyznam Państwu, że od początku naszego cyklu, a koncertów było już ponad 60, prawie 70, tabli jeszcze nie mieliśmy. To będzie jeden utwór w trakcie dzisiejszego późnego popołudnia. Na razie na scenę zaproszę trio Artura Dutkiewicza. Michał Barański, kontrabas, Adam Zagórski, perkusja, duże brawa i lider przy fortepianie, Artur Dutkiewicz, trio. Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich zgromadzonych w tejże sali, jak i wszystkich przed radiem, przed odbiornikami i wszystkich, którzy oglądają nas również. Zagraliśmy kilka utworów z płyty Komety śpiewają. I pierwszy utwór to było A to było tak, czyli opowieść o różnych nastrojach, które wzajemnie się dopełniają, tak jak to jest u nas w życiu. Następny Las Casas de Acuzar, to tytuł przepięknego miejsca nad Morzem Filipińskim. I ten trzeci Just Be. Następny utwór będzie również, tak jak ten poprzedni, miał element folklorystyczny. Będzie to Sany Mazurka, Mazurek Pogodny. Thank you.
To był utwór o śmiesznym tytule Jazz Waldo albo Książę Jazz Waldo i czas na tytułowy utwór z płyty inspirowany wiecznością, pięknem, patrzeniem w niebo, zapominaniem o tym, co się dzieje tutaj u nas, przynajmniej na chwilę, po to, żeby odprężyć
nabrać chwili bieżącej i wejść znowu na 100% w muzykę, w to, co się dzieje u nas na Ziemi. Komety śpiewają.
Komety śpiewają. Adam Zagórski na perkusji, Michał Barański na kontrabasie i Artur Dudkiewicz na fortepianie. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy teraz na scenę Piotra Malca, który zagra na niecodziennym instrumencie, bardzo rzadko spotykanym. Instrument ma 5000 lat. Bardzo długą historię. Piotr też bardzo długo się na nim uczył grać. Jest bardzo trudny. Jest to tabla. Proszę Państwa, Piotr Malec. Zagramy utwór, kompozycję Addis.
Adam Zagórski, Michał Barański, Piotr Malec, Artur Dudkiewicz, Komiaty Śpiewają. Serdecznie dziękujemy. Artur Dudkiewicz, trio i gość specjalny, Piotr Malec. Adam Zagórski, Michał Barański, Piotr Malec, Artur Dudkiewicz. Artur Dudkiewicz, trio i Piotr Malec. Duże brawa. Zapraszamy muzyków z powrotem na scenę. Może uda się w kwartecie kontynuować dzisiejszy wieczór z gościem specjalnym, tablistą Piotrem Malcem. Bis. Thank you.
Michał Barański, polski wirtuoz jazzu. Brawo. Artur Dutkiewicz Trio, choć kwartet. Pięknie dziękujemy. Adam Zagórski, Michał Barański, Piotr Malec, Artur Dutkiewicz. Następnym razem przygotujemy chociaż krzesło. Bardzo dziękujemy. Dziś ostatni dzień roku szkolnego, chociaż w całej Polsce już pewnie świadectwa rozdane, więc zaczynamy wakacje. Oczywiście w paśmie jazz.pl również wchodzimy w taki czas letni. Na tej scenie przeszłość będzie spotykać się z teraźniejszością, a nierzadko będziemy wybiegać w przyszłość. A co zabrzmi? Zabrzmi muzyka Tomasza Stańki, Tomasza Szukalskiego, Wojciecha Karolaka, Zbigniewa Namysłowskiego i wielu, wielu innych. Kto będzie ją prezentował, kto będzie ją reinterpretował? Największe gwiazdy współczesnej sceny jazzowej. I Marcin Wasilewski, i Piotr Wyleżoł, Kamil Piotrowicz, chociażby Henryk Miśkiewicz, pojawi się Jan Ptaszyn-Wróblewski ponownie na scenie. O tym wszystkim będziemy Państwu w kolejnych tygodniach opowiadać, bo od dobrej muzyki nigdy nie ma wakacji. Do zobaczenia zawsze w piątek o 18:00. Roch Siciński, do usłyszenia.